Witam Państwa bardzo serdecznie z majowego Szczyrku. Z miejsca, które już dawno skradło moje serce, z miejsca, które jest moim drugim domem. To tu przyszło nam spędzać 6 tygodni pandemii i nic tak nie zintegrowało mojej rodziny jak wspólne gotowanie. Dlatego też dziś przygotuję dla Państwa parę propozycji, bez których żadna majówka w naszym domu obejść się nie może. Zatem zabieramy się do pracy. Wcześniej przygotowane kruche ciasto, do którego dodałam odrobinę pięknie pachnącego rozmarynu, bo przypominam, że będzie to tarta wytrawna. Ścieram na tarce, po czym przekładam do wcześniej wysmarowanej masłem foremki i wstawiam taką formę na 30 minut do piekarnika. Kiedy tarta jest w piekarniku, przygotowujemy nasz farsz, a więc zabieramy się do krojenia naszych porów. Niezbyt starannie, bo one i tak za chwileczkę będą duszone na odrobinie oleju na patelni. Będziemy pory dusili teraz około 20 minut. No, trzeba troszeczkę wyczuć. Zresztą Państwu za chwilę pokażę, jak one mają wyglądać. Dobrze, że mamy grillę na zewnątrz, to cały zapach zabierze nam las. Pory się już duszą, a ja w tym czasie przygotuję resztę składników do farszu. Postanowiłam trochę zmodyfikować tę tartę, bo zwykle w domu daję ser pleśniowy i tylko por. Natomiast korzystając z darów natury, szczyrkowskich przede wszystkim, postanowiłam dołożyć do tej tarty przepyszny, mój ukochany czosnek niedźwiedzi, który jest, ma nieprawdopodobne wartości odżywcze. Dostałam go z ogródka od mojej sąsiadki. Pamiętajmy, że czosnek niedźwiedzi jest pod ochroną, a to dlatego, że jest on bardzo, bardzo potrzebny naszym niedźwiadkom. Oprócz tego, oprócz sera pleśniowego, dodam dzisiaj oscypek. Oscypek też jest z odrobiną czosnku niedźwiedziego. Po prostu pół tego sera zetrę na tarce i na koniec dodam do tarty. Tak przygotowanego pora zrzucam na nasze ciasto. Rozkładamy równomiernie. Teraz doprawię go odrobinie gałki muszkatołowej. Ale naprawdę odrobinę. Jeśli ktoś nie lubi, to nawet nie trzeba, ale ja akurat lubię. Odrobinę pieprzu, żeby była wyrazista, chociaż czosnek niedźwiedzi nam to chyba załatwi. I teraz rozsypujemy troszkę sera. Ja chyba nie dam wszystkiego, co starłam. O, tyle wystarczy. No i oczywiście czosnek niedźwiedzi, który nam dojdzie w tym wszystkim. Wiecie co? Chyba jeszcze troszeczkę to zamieszam, żeby się wszystko pochowało. I tak przygotowaną tartę zalewam 6 jajkami, wcześniej zblendowanymi. Nie chciałam tutaj robić za dużego szumu. I tak przygotowaną tartę wstawiamy na około 20, maksymalnie 30 minut do piekarnika. Nasza tarta jest w piekarniku. Ja w tym czasie przygotuję naprawdę rewelacyjną sałatkę. Nie znam osoby, która by się nią nie zachwyciła, więc zapraszam do zrobienia. Do jej zrobienia będzie potrzebna rozszponka, mango, pestki słonecznika i sos musztardowy, który chyba jest największym skarbem w tej całej sałatce. Musimy pokroić mango. Musimy nożem wyczuć wzdłuż pestki. Obieramy je, może zmienię już, obieramy je ze skórki. To mango nie jest zbyt dojrzałe, takie, wiecie, czasami jest takie, że po prostu skóra sama odchodzi. I teraz tak. Sos musztardowy, który jest bardzo fajną rzeczą. Tutaj jest jedna łyżka musztardy,
3 łyżki oleju albo z oliwy z oliwek, ze 2 łyżki ciepłej wody i ząbek czosnku. I to wszystko blendujemy. Specjalnie użyłam takiego patentu, żeby nie narobić tutaj za dużo szumu. Tym sosem musztardowym polewamy naszą rozszponkę. Posypujemy sprażonymi pestkami słonecznika. Jeszcze są ciepłe, ale nie szkodzi, nie gorące. I na tym wszystkim dopiero układamy nasze mango. Może być go więcej, może być go mniej, ale efekt murowany. Tarta już zrobiona, sałatka też. Pesto z czosnku niedźwiedziego, oscypki szczerkowskie i pieczywo z piekarni szczerkowskiej. I można zaczynać majówkę. Zapraszam do stołu, ale przede wszystkim do szczerku. Smacznego!